Telewizja CDF użyła właśnie tego określenia polskie obozy śmierci, co spotkało się z protestami w naszym kraju. Na Twitterze rozpoczęła się akcja German Death Camps. Redakcja Rzeczpospolitej kilkanaście lat temu zainicjowała walkę z tak zwanymi obozami, polskimi obozami śmierci. Jerzy Haszczyński miał w tym swój istotny udział. No i chciałem pana zapytać, czy te ostatnie wydarzenia nie skłaniają pana do takiego pesymistycznego wniosku, że to trochę taka syzyfowa praca? No trochę oczywiście tak jest. Są nowe pokolenia dziennikarzy. Taki sam problem, jak jest w Polsce z niedoświadczonymi młodymi dziennikarzami zatrudnianymi za niewielkie pieniądze. Taki sam problem jest w wielu krajach, nawet najbardziej cywilizowanych. Będziemy się z tym spotykali zapewne jeszcze wiele razy. No to jest tak właśnie trochę praca syzyfowa, co nie znaczy, że nie należy jej prowadzić. Ten kamień trzeba do góry pchać. Może kiedyś na samą górę go wciągniemy i ludzie na całym świecie, przynajmniej zajmujący się mediami, będą mieli w tyle głowy, że jak coś takiego powiedzą, to po prostu zrobią coś złego. A może jakby te problemy, z którymi się spotykamy, ten powrót tego tematu, może wynika z jakichś błędów na poziomie wizerunkowym? To jest pytanie do Macieja Pawlickiego, który się zajmuje, zajmuje się tymi sprawami związanymi z wizerunkiem Polski w świecie. I tu do pana pytanie właśnie, czy tutaj, jakie tu są może popełniane błędy z tym związane, że to cały czas wraca? Znaczy, podstawowy błąd polega na tym, że nie rozpoznajemy otoczenia, w jakim jesteśmy. Udajemy, albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że świat poszedł bardzo daleko, powiedziałbym, w zmaganiach wizerunkowych, i jeśli się, krótko mówiąc, stoi w miejscu, to się cofa. I jak to już bardzo dawno temu Sun Tzu powiedział, i potem Clausewitz i różni inni teoretycy wojny, o tym, jak jest toczona wojna, i że wojna militarna jest zaledwie tylko jedną z jej form, no to mamy w tej chwili sytuację, w której bardzo potężny kraj, czyli Niemcy, od wielu dziesięcioleci prowadzą bardzo staranną media publiczne i media prywatne niemieckie, skoordynowane z polityką państwa, prowadzą politykę na, powiedziałbym, usunięcie z przestrzeni, z opinii publicznej światowej poczucia winy w stosunku do Niemców. Mamy inne grupy wpływu, choćby na przykład hakerów rosyjskich działających dla Kremla, którzy działają na osłabienie wspólnoty państw europejskich i deprecjację na przykład Polski, która, jak wiadomo, w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, w której Rosja jako ten strażnik polskiego antysemityzmu była akceptowana przez mocarstwa zachodnie. Te historie znamy. I teraz zachowujemy się, jak gdyby byśmy nagle byli w jakimś klubie bardzo eleganckich dżentelmenów, w których jest tylko kilku młodych, przepraszam, ja do pana Haszczyńskiego w tej chwili piję, kilku, czy kilkunastu, czy kilkuset, czy kilka tysięcy niedokształconych młodych ludzi. No to nie jest ten problem. Oczywiście niedokształceni młodzi ludzie to jedno, ale bardzo potężne akcje propagandowe i wynajęte setki hakerów przez na przykład Kreml, które prowadzą swoje akcje, to jest drugie. I to, że mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, to znaczy tyle, że zmienia się, że wraca się do myślenia o tym, że Polacy, tak samo jak prowokacja kielecka i mord w Kielcach miało odwracać od sprawy Katynia, tak samo tut proportion garde, ale przygotowywane są pewne operacje, które powodują, że Polacy mają tracić sympatię świata jako ci, którzy byli współodpowiedzialni, a wręcz głównie odpowiedzialni za Holokaust, bo przecież naziści, jak wiadomo, byli głównie Polakami, przybyli, najpierw napadli na Niemców, a potem razem z Polakami wymordowali Żydów. I to jest świat bardzo brutalny, który istnieje, a my możemy udawać, że go nie widzimy, albo go dostrzec i wejść na skuteczne środki, użyć skutecznych narzędzi, czyli prawnych, po prostu prawnych, używając języka zrozumiałego, to znaczy mówienia po prostu, że tego rodzaju akcje to jest po prostu kłamstwo oświęcimskie, czyli mówiąc językiem międzynarodowym, Holocaust denial, zaprzeczanie Holokaustowi, kłamstwo co do tego, kto był
był autorem Holokaustu i wtedy świat, jeśli będzie otrzymywał wezwania do bardzo potężnych odszkodowań, najlepiej przez jakieś izraelskie czy nowojorskie żydowskie kancelarie wzywanych do płacenia wielkich odszkodowań, to wtedy zrozumie, że Polska ceni swoje dobre imię. A jeśli będziemy mówić, że to tylko niewiedza głuptasków, no to nie znaczy, że nie zdajemy sobie sprawy, w jakim świecie żyjemy. Czy podziela pan tą opinię, że trochę właśnie nie nadążamy za światem? Moje pytanie do Jerzego Haszczyńskiego. Nie, ja mam z tym innego zdania. Ja uważam, że główny problem z pojawianiem się wcześniej teraz określeń fałszywych polskie obozy wynika z tego, że prawie cały świat, a przynajmniej świat zachodni, odrobił lekcję dotyczącą II wojny światowej, odpowiedzialności za nią, wtedy, kiedy Polska nie miała nic do gadania, bo była PRL-em i wtedy powstały te określenia delikatne wobec Niemców naziści i pojawiły się całkiem logiczne z tamtego punktu widzenia określenie polskie obozy. To nie jest tak, że w tej chwili jeszcze, co nie znaczy, że wcześniej celowo niektóre niemieckie organizacje takiego określenia nie serwowały. Natomiast teraz akurat określenie polskie obozy w Niemczech to się pojawia dosyć rzadko i za każdym razem jak się pojawia jest reakcja ze strony polskiej dyplomacji czy polskich środowisk w Niemczech, to te określenia znikają, pojawiają się prosiny. Czy one są odpowiednie, czy są w odpowiedniej skali, to jest dyskusyjne. Akurat w wypadku tego CDF-u widać, że telewizja niemiecka się chciała z tego jakoś małym kosztem wycofać, bo w tle oczywiście było to, że po raz pierwszy ktoś w Polsce za to sądownie odpowiedział. Skończył się proces o obrazę dóbr osobistych, prawda? Więc mogą być następne takie procesy. Natomiast to, że hakerzy rosyjscy biorą udział w tym, żeby w Panamie czy na Słowacji ukazywało się określenie polskie obozy, to jest jakieś political fiction, to jest jakaś powieść chyba. Ale może jest tak, że trochę właśnie nie doceniamy mediów społecznościowych. Ja przypomnę tylko rolę mediów społecznościowych chociażby w ostatniej kampanii wyborczej, prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce, prawda? Kiedy no, eksperci wręcz mówili, obserwatorzy, komentatorzy, że między innymi no, Andrzej Duda wygrał wybory dzięki w dużym stopniu aktywności jego zwolenników w mediach społecznościowych. Może to jest też trochę tak, że właśnie ta opinia o tych hakerach, może coś jest jednak na rzeczy, może właśnie nie doceniamy trochę tego, tych nowych kanałów komunikacji. Ja doceniam te nowe kanały komunikacji, także doceniam to, że polscy internauci biorą udział właśnie w takiej kampanii z hashtagiem niemieckie obozy śmierci. Zresztą ten hashtag się pojawił już ładnych parę lat temu, to nie jest żadna nowość. Natomiast jeżeli coś ze strony niemieckiej w tej chwili nam zagraża, to nie to, że ktoś masowo zarządza tym, żeby używać określenia polskie obozy. Sprawa jest zupełnie gdzie indziej, chociaż ma na to wpływ. No przede wszystkim w Niemczech tyle lat po wojnie trwa praca nad tym, żeby ofiary niemieckie były wyciągnięte, no może nie na pierwsze miejsce, bo tam cały czas stoją jeszcze Żydzi, ale na bardzo ważne miejsce, co jest psychologicznie nawet zrozumiałe, no bo nikt nie chce mieć dziadka czy pradziadka zbrodniarza i próbuje jakoś się identyfikować z tym, co ten jego przodek robił. Na dodatek są wyolbrzymiane albo bez zrozumienia podawane straty niemieckie. No tak jakby po wojnie cierpienia wypędzonych czy wysiedlanych nie miały nic wspólnego z tym, co się działo wcześniej. Tak sobie Niemcy by wyobrażali, że skończył się jakiś mecz, jest wymiana koszulek, podajemy sobie ręce i nic się nie stało. No stało się, po prostu się stało. Natomiast co do tych, że to jest jakieś celowe w tej chwili działanie, no ja jestem bardzo ostrożny, uważam, że po prostu za późno w tę walkę się włączyliśmy i stąd się to głównie bierze. Jeszcze chciałem Macieja Pawlickiego zapytać, może rzeczywiście jest gdzieś taka kwestia, że my trochę nie potrafimy w Polsce, pojawiają się takie głosy, niuansować tych zmagań niemieckich ze swoją przeszłością, że w gruncie rzeczy jakby no, o
oni założyli te wory pokutne po II wojnie światowej, a my, pojawiają się takie głosy cały czas, od nich oczekujemy tego bicia się w piersi. Jak pan to widzi? Te się wory pokutne założyli jak założyli. No niektórzy założyli, a inni tak jak, prawda, jeden z największych morderców byli burmistrzami bodajże do lat 90. czy 80. I żyli w szacunku i w poważaniu i całe, powiedziałbym, no, bardzo duże grupy zbrodniarzy wojennych sobie spokojnie żywoty zwiodły i to nie tylko czy wiodą, nadal nie tylko w Niemczech, jak i w Austrii, więc ja nie, oczywiście, że nie można mówić Niemcy, no są Niemcy i bardzo różni Niemcy, są Niemcy, którzy są oburzeni tym, którzy jeśli to, w momencie, kiedy się dowiedzieli, że jeden z katów powstania warszawskiego był burmistrzem sobie miasteczka niemieckiego do niedawna i chwała im za to. Natomiast no, trzeba mieć też poczucie, że to, że nie ma jakiegoś centralnego sterowania, to nie znaczy, że się nie dzieją pewne poważne procesy. Dzieją się bardzo poważne procesy i to wcale nie chodzi rzeczywiście tylko o Niemcy, bo tak jak niedawno zostały opublikowane te dane MSZ-u, ile razy MSZ interweniował w których krajach, no to w Niemczech ostatnio kilkanaście razy, ale w Wielkiej Brytanii sto kilkadziesiąt razy. Więc to nie jest tylko problem winy niemieckiej, ale to jest problem pewnego zjawiska ogólnoświatowego i europejskiego. I znowu powtórzę to. Pan Haszczyński lekceważy rosyjskich hakerów. Ja ich nie lekceważę, bo znam adres w Moskwie, gdzie siedzi 300 młodych ludzi, którzy produkują dziesiątki czy setki tysięcy komunikatów dziennie. Nie mówię, że w Panamie czy na Słowacji, natomiast na forach społecznościowych różnych istotnych i to jest bardzo poważne miejsce starcia cywilizacji w tej chwili. Również chodzi o gospodarkę, może nawet przede wszystkim chodzi o gospodarkę. I to nie jest tylko kim był mój dziadek, to jest tylko gdzie zamówimy, gdzie zbudujemy fabrykę, albo od kogo kupimy jakieś ogromne, gigantyczne zlecenie, czy jakieś wielkie inwestycje. To są naprawdę, to się przekłada na kontakty kulturalne, ale przede wszystkim kontakty gospodarcze. No i oczywiście kontakty jeszcze dotyczące bezpieczeństwa, bo wiadomo, że paragraf 5 traktatu NATO mówi, że w przypadku agresji na jednego z członków, to parlamenty czy rządy państw będą decydować o tym, czy zostanie mu udzielona pomoc, a jeśli Polacy będą mieli opinię morderców Żydów, no to rządy będą musiały się zastanowić, czy warto wysyłać swoich żołnierzy, by bronić morderców Żydów, skoro opinia publiczna będzie przeciwna takim działaniom. Jest to realne osłabienie bezpieczeństwa Polski. Nie rozstrzygniemy tego sporu, zwłaszcza tego sporu o wojnę w serwisach społecznościowych. Maciej Pawlicki, publicysta Tygodnika w Sieci, był telefonicznym gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. A teraz zmieniamy temat. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotkała się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W studiu przypomnę Jerzy Haszczyński z Dziennika Rzeczpospolita, a przy naszym telefonie kolejny gość, profesor Tomasz Żyro, politolog, amerykanista. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Spotkanie przywódców USA i Wielkiej Brytanii przypadło na szczególny moment. To inauguracja nowej amerykańskiej prezydentury, a w perspektywie opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Posłuchajmy, co na konferencji prasowej w Białym Domu powiedziała brytyjska premier, a między innymi zapewniała ona, że jej kraj i Stany Zjednoczone będą nadal wspierały działania NATO. Theresa May jest pierwszą przywódczynią, która odwiedza USA.
Dziś podczas konferencji w Białym Domu mówiła, że Waszyngton i Londyn chcą wykorzystywać NATO m.in. do walki z terroryzmem. Razem uznajemy NATO za bastion wspólnej obrony. Potwierdziliśmy nasze niepodważalne zaangażowanie w sojuszu. Panie prezydencie, pan zdaje się powiedział, że w 100% wspiera pan NATO. Rozmawiamy też o tym, by sojusz zajmował się nie tylko konwencjonalnymi formami obrony, ale też walką z terroryzmem i cyberprzestępczością. Teresa May po rozmowie z Donaldem Trumpem mówiła, że jednym z tematów rozmów było państwo islamskie. Rozmawiamy o tym, jak wzmocnić współpracę, by walczyć z państwem islamskim i pokonać ISIS oraz islamski ekstremizm. Tak zwane państwo islamskie traci terytorium i bojowników, ale musimy wzmocnić wysiłki. Zastanawiamy się, jak to zrobić, pogłębiając współpracę wywiadów, a zwłaszcza zwalczając dżihadystów w cyberprzestrzeni. Prezydent USA natomiast mówił, że więzi brytyjsko-amerykańskie nigdy nie były silniejsze. Zapowiedział też wypracowanie umowy gospodarczej między Londynem a Waszyngtonem. No i moje pierwsze pytanie do Jerzego Haszczyńskiego, czy jakby Londyn i Waszyngton mogą jakoś się poróżnić, jeśli chodzi o wizję architektury świata? Ja mam tutaj na myśli przede wszystkim o rolę NATO w świecie. No, mogą się poróżnić. Teresa May już jeszcze zanim doszła do Białego Domu, zanim się spotkała z Trumpem, to przemówiła w takim charakterze, że właśnie ona będzie przekonywała nowego prezydenta amerykańskiego, który całkiem niedawno stwierdził, że NATO jest przestarzałe, że wcale przestarzałe nie jest i nie można z niego zrezygnować, że to jest podstawa świata zachodniego, w ogóle cywilizacji zachodniej. Natomiast czy rzeczywiście Trump tak cały czas jest, czy zmienił zdanie, że nie uważa, że jest przestarzały i że nie uważa, że można by tutaj jednak wyjść poza ten sojusz i zajmować się najpoważniejszymi sprawami, także sprawami bezpieczeństwa, nie tylko z kilkoma wybranymi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także z Rosją, czyli de facto wrogiem. Ja nie wiem, czy on zrezygnował z tego twierdzenia. On sam uważa za pierwsze dla siebie zadanie międzynarodowe walkę z tak zwanym państwem islamskim i wiadomo, wiele razy to mówił, że do tego jest mu potrzebna Rosja, bliska współpraca z Rosją, dlatego przymknął oko na to, co robiła Rosja na tych terenach, gdzie nie ma państwa islamskiego, ale gdzie byli innego rodzaju rebelianci, czyli pozwolił, w ogóle się nie przejmował, no zresztą powiedzmy szczerze, tak jak większość świata się nie przejmował zbrodniami wojennymi w Aleppo. I teraz jest poważna obawa i to, co powiedziałem, i mnie wcale nie uspokoiło, że ta wielka operacja przeciwko dżihadystom z tak zwanego państwa islamskiego to będzie z udziałem właśnie Rosji, kilku wybranych państw, zapewne także Wielkiej Brytanii. A nie będzie to operacja natowska, co już zagraża sojuszowi. To właściwie po co sojusz, skoro główne operacje robi się z wrogiem sojuszu? I moje pytanie do profesora Tomasza Żyro. Czy pańskim zdaniem Teresa May i Donald Trump mają jakby dwie różne wizje właśnie roli NATO i w ogóle roli Zachodu we współczesnym świecie? Czy różnią ich jakoś priorytety? Jak pan to widzi? Myślę, że rzeczą znamienną jest to, że obydwa narody czy przywódcy poszukują jedności w obrębie cywilizacji anglosaskiej. To dawno nie było tak mocno wyrażone jak obecnie. I rzecz druga jest taka, że szkocki historyk znakomity, który jest też na Harvardzie, Ferguson kiedyś Foreign Affairs, namalował mapę, przyszłą mapę Europy i bardzo wyraźnie zaznaczył, że Wielka Brytania odpadnie od Unii Europejskiej. Narysował ją właściwie Unię Europejską wokół Niemiec. Więc ta mapa urzeczywistnia się. Ferguson wyraźnie ma pewne zdolności prorocze. No tak czy inaczej, to zwieranie szyków w obrębie cywilizacji anglosaskiej jest bardzo znamienne. Oczywiście kierunki polityki zagranicznej mogą się różnić, ale jeśli chodzi o priorytety, to myślę, że przywódcy obydwu krajów dojdą do porozumienia. To, co jest dla mnie znaczące, to że pani premier Zjednoczonego Królestwa pojechała z przesłaniem, iż NATO jest ciągle
ważkim elementem czy filarem bezpieczeństwa światowego. Ale tutaj chyba akcenty są różne, to znaczy pani premier May jednak wypowiadała się na temat roli NATO, roli i Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o sytuację krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co nas powinno jakoś żywotnie interesować. Dla premier May no jest ważny jakby dorobek Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, tego wszystkiego, co się działo w latach 80. Donald Trump chyba trochę inaczej to widzi. Dla niego Bliski Wschód bardziej jest ważniejszy w tym wszystkim i on chyba jednak inaczej ustawia priorytety, co właśnie budzi taki niepokój w Polsce. No, priorytetem niewątpliwie jest jednak obszar azjatycki i ocean spokojny, to znaczy to, co się dzieje. Niewątpliwie to jest główny kierunek polityki amerykańskiej i pytanie oczywiście, jaką rolę w polityce, globalnej polityce amerykańskiej będzie odgrywała Europa, w tym Europa Środkowo-Wschodnia. To jest wszystko przed nami, wszystko jest możliwe, jak mawiała Hannah Arendt danego czasu. Pytanie do Jerzego Haszczyńskiego. Czy Waszyngton i Londyn mogą szukać jakiejś nowej formy porozumienia, jakiejś, powiedziałbym nawet, alternatywnej wspólnoty dla Unii Europejskiej, prawda? No bo Wielka Brytania, wychodząc z Unii Europejskiej, no jakby staje wobec pewnej, w obliczu nowego otwarcia, tak to nazwijmy, nowego otwarcia, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. I czy tutaj ten tandem anglosaski właśnie nie będzie jakąś alternatywą dla Unii Europejskiej, czy nowym ośrodkiem geopolitycznym w świecie? Tandem. No mi w tej chwili się skojarzył taki rower dawny, że było jedno takie wielkie koło i drugie takie malutkie z tyłu. To bicykl. Jakiś taki prebicykl. No to obawiam się, że Wielka Brytania byłaby tym malutkim kółeczkiem, co nie jest zbyt wdzięcznym zadaniem. Ale mogłaby odgrywać na kontynencie, czy wobec kontynentu europejskiego, ze względu na swoją bliskość, istotną rolę, być takim pasem transmisyjnym może dla polityki amerykańskiej. No i się trochę boję, że czasy pasów transmisyjnych i mostów, tak Polska też chciała być mostem między wschodem a zachodem, to już się skończyły. Nic, nie są potrzebne żadne mosty, żadne pasy transmisyjne. Technologia, transport jest tak rozwinięty, że nikt nie potrzebuje żadnych pośredników. Tam nie będzie pytał Teresy May, czy może coś zrobić w Europie Wschodniej, albo czy może jakiś kolejny dekret podpisać, który zaszkodzi na przykład Francji. Także ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby dumni Brytyjczycy, a jeszcze na dodatek Anglicy, gdyby zostali już bez Szkotów, Irlandczyków północnych i Walijczyków na tym maluteńkim terytorium, czy oni by znieśli coś takiego, jak ta gigantyczna przewaga Stanów Zjednoczonych nad nimi. Chciałbym panów jeszcze zapytać o kwestię związaną z innymi rozbieżnościami. To znaczy Teresa May bardzo mocno podkreśla w swoich wypowiedziach sprawę wolnego handlu, wolnej wymiany handlowej, wolnego rynku, że to jest to, co odróżnia jakby Wielką Brytanię trochę od tego protekcjonizmu w Unii Europejskiej. Z kolei Donald Trump deklaruje zwrot, prawda, jeśli chodzi o protekcjonizm. Mamy te kwestie budowy muru na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Czy właśnie stosunek do globalizacji, do protekcjonizmu, czy to nie jest kolejna rzecz, która może tutaj poróżnić oba te mocarstwa? Pan profesor Żyro. No, po pierwsze komentarz do tego, co powiedział przed chwilą pan redaktor. Pamiętajmy, że w Londynie jest City i to jest potężny ośrodek oddziaływania ekonomicznego. Natomiast jeśli chodzi o plany globalne, to oczywiście pewną wersję protekcjonizmu czy merkantylizmu może proponować Donald Trump, ale pamiętajmy, że szlaki komunikacyjne ciągle istnieją i Stany Zjednoczone od transportu są w dużej mierze też uzależnione jako państwo działające w skali globalnej, a zatem wolność mórz, szczególnie Pacyfiku, w tym Morze Południowochińskiego, jest zupełnie elementarnym celem geostrategicznym Stanów Zjednoczonych, więc jeśli chodzi o wnętrze, to tę obronę granic Stanów Zjednoczonych oczywiście tak, ale generalnie nie widzę żadnej możliwości, żeby na przykład zakwestionować wolność handlu, wolność